Kotociaki. Słodkie kotki. A ja najbardziej. Miau, wow. Agencja Dobrych Uczynków. Pewnego dnia tatuś wynosił śmieci i kotki postanowiły mu pomóc. O! Dziękuję, kotki. Cóż za miłe i pomocne dzieci pomagają tatusiowi. Wiecie co? To fajne uczucie, kiedy ktoś ci dziękuje. No jasne. Może jeszcze komuś pomożemy. Powinniśmy założyć agencję dobrych uczynków. Pomoglibyśmy wszystkim i to by było super. Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Kotki przekształciły domek na drzewie w agencję dobrych uczynków. Pozostało tylko dowiedzieć się, komu pomóc. Chyba akurat nie ma żadnych kotków w potrzebie. Bo nikt nie wie, że możemy im pomóc. Powinniśmy się przyjść i pomóc wszystkim. Tak dowiedzą się o naszej agencji. Agencja dobrych uczynków każdemu pomoże! O nie! Jak pomożemy mamusi, skoro jej nie ma? Nie szkodzi. Pozbieramy wszystkie guziki do słoika i zostawimy jej karteczkę. Zobaczy porządek i karteczkę i później nam podziękuje. Będzie super! Teraz muszę znaleźć nowe dmuchawce. Jesteśmy świetni w pomaganiu. Nasza agencja dobrych uczynków jest najlepsza. Idą kotki, którym pomogliśmy. Gotowi na podziękowania? I co powiecie? O co chodzi? Drogie kotki, rozumiem, że chcecie być pomocni, ale niestety to spowodowało trochę kłopotów. Co? Posortowaliście guziki według koloru, a wolałabym według kształtu. Kształty guzików są dla mnie bardzo istotne. Chcieliśmy dziś posadzić nowe rośliny, ale całkiem zalaliście nasze grządki. Cała działka zmieniła się w istne bagno. Nie rozumiecie mojej artystycznej wizji. I pomieszaliście moje farby. Żółty jest zielonym, a niebieski fioletem. Ach! O nie! Mieliśmy robić dobre uczynki, a narobiliśmy kłopotów. Nie martwcie się, moje kotki. Pomaganie innym to wspaniały pomysł. Tylko trzeba to robić odpowiednio. Słuchajcie, mam świetny pomysł. Naprawimy wszystkie błędy agencji. Zawsze najpierw zapytamy, czy możemy pomóc i dokładnie jak. Wkrótce kotki naprawiły wszystkie błędy i pomogły innym tak wspaniale, że wieść o ich agencji rozeszła się wśród sąsiadów. Kotki, niektórym sąsiadom przyda się pomoc agencji dobrych uczynków. Ale super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Agencja dobrych uczynków okazała się świetnym pomysłem. To miłe uszczęśliwiać przyjaciół i sąsiadów, pomagając im. Muszelka. Pewnego dnia kotki odwiedziły dziadka. Dziadek pokazał im wspaniałą kolekcję muszelek. Zbierałem te muszelki w różnych miejscach świata. Są naprawdę piękne. Te dwie wyglądają jak małe wieże.
Wiecie co? Powinniśmy zbudować z piasku wielki zamek i udekorować go tą piękną muszelką. Możemy ją pożyczyć dziadku? Pewnie, że tak. Ale pamiętajcie, żeby potem je tu przynieść. Ale super! Miau-wau, 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 miau-wau! Kotki budowały zamek z piasku, a dziadek malował swoją łódź. Nie podchodźcie blisko wody, bo zmoczycie ubrania. Krakersie, może ja popilnuję muszelki. Ty możesz ją zgubić. Spokojnie, obiecuję o nią dbać. Lepiej zacznijmy budować. Najlepszy zamek z piasku, jaki powstał na ziemi. Została jeszcze jedna rzecz do zrobienia. Krakers, gdzie masz muszelkę? Chyba jednak ją zgubiłem. O nie, tego się właśnie obawiałem. Och, i co teraz powiemy dziadkowi? Ta muszelka była częścią jego kolekcji. Musiała wypaść mi z kieszeni. Pewnie jest gdzieś tutaj w piasku. Hej, patrzcie, co znalazłem! Pewnie kiedyś płynęła po tym morzu księżniczka, a ten kamień wypadł jej z korony. Jest przepiękny, ale szukamy muszelki dziadka, którą gdzieś zgubiłeś. I już przeszukaliśmy całą plażę. Może fale poniosły muszelkę? Musimy szukać w wodzie. Przecież nie możemy. Chociaż nie zaszkodzi jeszcze sprawdzić przy brzegu. Zobaczcie! O, rety, to moneta ze statku pirackiego! Fajnie, ale to nie pomoże nam odnaleźć muszelki. A może upuścił ją tam, gdzie budowaliśmy zamek i teraz leży gdzieś pod naszym dziełem sztuki. Tyle czasu go budowaliśmy. Nie mogę nawet myśleć o zniszczeniu naszego zamku. Kotki, dlaczego chcecie zburzyć ten wspaniały zamek? Dziadku, przepraszam, ale jakby zgubiłem twoją muszelkę. Ale może ją znajdziemy w piasku pod zamkiem. Ha, nie martwcie się tym. Mam mnóstwo muszelek, a taki piękny zamek jest tylko jeden jedyny na świecie. Nie ruszajcie go! Zbudowaliście wspaniały zamek! Ale ta muszelka miała być dekoracją na wierzchołku. Słuchajcie, mam świetny pomysł. Możemy znaleźć coś innego do przystrojenia. O, a może użyjemy mojej marynarskiej czapki? Krakersie, muszelka się znalazła! Gdzie? Na środku twojej głowy. No tak, racja. Schowałem ją, żeby nie zgubić i zapomniałem. A co to za skarby? Znaleźliśmy je, szukając twojej muszelki. Coś mi się wydaje, że to dobry początek waszej własnej kolekcji skarbów. To też wspaniała dekoracja piaskowego zamku. Ale pięknie! Miau-wau, 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 miau-wau! Kotki ozdobiły zamek muszelką, kamieniem i monetą. I bawiły się wspaniale aż do końca dnia. Młody archeolog. Kotki i Musztardka oglądały program o archeologii, odkopując przeszłość. Bardzo dawno temu na tym kawałku ziemi żyły plemiona pierwotne. Spójrzcie, ziemia pod nami jest pełna ciekawych rzeczy z tamtych czasów. Sam pan będzie przekopywał tę ziemię? Obawiam się, że tak. Niewiele kotów chce zostać archeologami. Brakuje im cierpliwości i wolą całe dnie oglądać telewizję.
Szkoda mi pana archeologa. A może pomożemy mu w poszukiwaniu starożytnych rzeczy? Oj tak, to będzie jak szukanie skarbu, ale fajnie! No właśnie, może znajdę coś cennego. Postanowione, chodźmy kopać jak archeolodzy. Ale fajnie! Miau-wau, 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 miau-wau! No proszę, mój drogi. Wygląda na to, że będziesz zajęty w ten weekend. A? Następnego dnia tatuś kupił kotkom specjalne kaski i zawiózł je na miejsce wykopalisk. O! Sporo miejsca do kopania. Jesteśmy za wcześnie. Pan archeolog pewnie jeszcze sobie śpi. Nawet na moment się nie kładłem. Witam. Dzień dobry. W czym mogę pomóc? Dzień dobry panu. Ta młodzież bardzo chce zostać archeologami, więc przyjechali wykopać trochę starożytnych rzeczy. Po prostu wspaniale. Jesteście gotowi bardzo cierpliwie i ciężko pracować? Mhm. To możecie zacząć na trzeciej działce. Tam jeszcze nie kopałem. Super! Powodzenia, młodzieży. Kotki kopały cierpliwie i bardzo długo, ale nic nie znalazły. Założę się, że żadne plemię tu nie żyło i pewnie nie ma tu żadnego skarbu. Może masz rację. Kto wie? Ale pan archeolog wie, że coś tu jest. Nie pracowałby przecież tak ciężko na darmo. Najlepiej kopmy w różnych miejscach. Wtedy na pewno któryś z nas znajdzie skarb. Tym razem kotki znalazły mnóstwo rzeczy, ale raczej nie pochodziły ze starożytności. Miałam rację. Nie ma tu nic wartościowego. Ale musimy być cierpliwi, jak prawdziwi archeolodzy. Nie chcę kopać, chcę spać. To może kopmy na zmianę. Mniej się zmęczymy. Nie. Ja już nie chcę kopać. Chcę już do domu. Ja też. Wracam z nią. Mam już dość kopania w kurzu. Chyba wszyscy powinniśmy wracać do domu. Jesteśmy zmęczeni. Jesteśmy archeologami. Co z waszą cierpliwością? Wyczerpała się. A moja jeszcze nie i nie mam zamiaru się poddać. O! Chyba znalazłaś coś ciekawego. Co to jest? Kopcie głębiej, jeszcze trochę. To na pewno coś starożytnego, prawda? Niech no spojrzę, co wykopałaś. Ohoho, to prawdziwa waza starożytnych plemion. Czyż nie jest piękna? To wspaniałe znalezisko, moja młoda archeolożko. Ale fajnie! Miau-wau, 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 miau-wau! Dzięki kotkom i tatusiowi, a zwłaszcza dzięki cierpliwości Pianki, miejscowe muzeum zyskało nowy eksponat. Wspaniały spektakl Milusia. Pewnego dnia Miluś zaprosił kotki i musztardkę na spektakl, który sam napisał. Przedstawiam wspaniałą sztukę. Piękne i cudowne skrzypce. To będzie prawdziwa sztuka z aktorami i rekwizytami? Ze scenografią i w ogóle? I z muzyką? Ze wszystkim i z muzyką też. I wiecie co? Sam to wszystko zagram i będę najlepszy. Ale fajnie! Miau-wau, 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 miau-wau! Mam nadzieję, że naprawdę będzie dobre, bo miałam iść na poobiednią drzemkę. Jestem księciem w dalekim księstwie i mam cudowne skrzypce, które sprawiają, że ludzie są szczęśliwi. Gdzie jest ten miecz z kartonu? Oj. Oh.
Mnie się te skrzypce nie podobają. Jestem nikczemnym królem i nie znoszę tej muzyki. O nie, nikczemny król chce zniszczyć moje cudowne skrzypce. Muszę schować się w lesie. Przepraszam, ciężko jest samemu to wszystko robić. Mógłbym ci pomóc z rekwizytami. Tak będzie ci dużo łatwiej grać. Ależ ten las jest straszny. Mój ogonek dostał gęsiej skórki. To jeszcze nie czas na tę muzykę. Ta scena miała być straszna, a ta muzyka psuje cały efekt. Mogłabym ci pomóc, włączając i wyłączając muzykę. Ta piękna panna śpi od setek lat. Ale ja ją obudzę muzyką moich skrzypiec. Nigdy w życiu nie słyszałam tak przejmująco pięknej muzyki. Już nie usłyszysz. Przetnę skrzypce na pół i zamilkną na zawsze. Niezły królu, powstrzymam cię. Książę, królu, nie kłóćcie się. Nie pokonasz mnie. Zobaczymy. Zaprzyjaźnimy się. Jeśli obiecasz nie tknąć moich skrzypiec. Dość, nie cierpię muzyki. Poczekajcie chwilę. Naprawdę już się pogubiłem. Kto tu jest zły, a kto ten dobry? O, Rety, to miał być piękny spektakl, a jest piękna katastrofa. Jestem okropnym aktorem. Jesteś wspaniałym aktorem, tylko grasz za dużo ról naraz. Właśnie! Gdyby tak było kilku mnie, mógłbym zagrać wszystko! Nie, nie, nie! Wiem, co trzeba zrobić. Krokersie, czy mógłbyś zagrać rolę nikczemnego króla? Pewnie! Zawsze chciałem spróbować coś zagrać. Śpiące musztardko! Chciałabyś zagrać rolę śpiącej piękności? Piękności? Oczywiście! Zwłaszcza śpiącej. O, ho, 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 ho. Miluś w towarzystwie kotków dali wspaniały występ, bo wszystko wychodzi lepiej z przyjaciółmi. Mistrzostwa. Tylko kilka dni zostało do wielkiego meczu. Już niedługo stadion zaleje fala kibiców. O, właśnie przyjechała nasza drużyna i ich wspaniały kapitan. My też pójdziemy na stadion? Pewnie, moje kotki, bo właśnie tak należy wspierać drużynę. Właśnie miałem zadzwonić i zarezerwować dla nas bilety. Będziemy oglądać mecz na stadionie jak prawdziwi kibice. Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Nasza drużyna wygra! A po wygranym meczu będziemy jechać i machać ich flagami. Nie. Nie. O nie. O, co się stało, kochanie? Nie ma już żadnych biletów. Wszystkie miejsca wyprzedane. Wszystko przepadło.
To przecież nic takiego, mój drogi. Jakoś to przeżyjemy. Możemy obejrzeć mecz w telewizji. No chodź, kochanie, zrobię ci dobrej herbatki. Biedny tatuś jest takim smutnym kibicem. Strasznie mi go szkoda. Uwaga, kibice! Zaczynamy konkurs na najlepszą sztuczkę z piłką. Zwycięzca otrzyma oficjalną piłkę drużyny z rąk samego kapitana. Hej! Musimy wygrać tę piłkę. To by pocieszyło naszego tatę. Będę odbijał tę piłkę głową 100 razy. Raz, dwa, trzy. Chwilunia. Jeszcze raz spróbuję. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. Dobra, chyba jednak nie odbiję jej 100 razy. Ale może mógłbyś zrobić jeden strzał, ale taki super świetny. Hej, tu Crackers. Kopnę tę piłkę wprost przez te drzwi. A ona zjedzie po ślizgawce z drugiej strony. Dobra, próbuj. Auć! Auć! Chyba jednak nie dam rady. Słuchajcie, mam świetny pomysł, ale potrzebujemy pomocy naszych przyjaciół. Przyjaciele kotków zgodzili się pomóc przy sztuczce z piłką. Gotowi? Tak! Dobrze, do dzieła! Gol! Gotowe. Teraz wyślemy nasz filmik na konkurs. Następnego dnia ogłoszono zwycięzców konkursu. Zwycięzcą naszego konkursu jest... Kot artysta! Za kreatywne podejście do piłki. Otrzyma piłkę drużyny z rąk kapitana. Chcemy też wyróżnić inne wspaniałe nagranie od kotociaków i ich przyjaciół. Nie wierzę! Pokazują nasz filmik! A w nagrodę te przemiłe kotki i ich rodzice otrzymują bilety na mistrzowski mecz! Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Stadion jest wypełniony po brzegi, a nasza drużyna wygrywa 2-0! Kopnięcie kapitana, piłka szybuje w niebo i ląduje w rękach szczęśliwca na trybunie! Oglądanie meczu i kibicowanie swojej drużynie na stadionie jest wspaniałą zabawą. Zwłaszcza z całą rodziną. Duchy. Pewnego dnia mamusia i tatuś zabrali się za generalne porządki w domu. Ty dokładnie poodkurzasz każdy kąt. A ja umyję wszystkie okna. Piwnice posprzątamy razem. Musimy też zmienić wszystkim pościel, wyprać zasłony i zatrzeć kurz z półek. Mamusiu, chcemy pomóc wam przy sprzątaniu. Naprawdę? Na pewno nie zaczniecie się bawić w trakcie? Obiecujemy, chcemy wam pomóc. Prosimy, mamusiu. No dobrze. Pianko, możesz zetrzeć dokładnie kurz ze wszystkich półek. A Crackers i Budyń zmienią pościel w waszym pokoju, zgoda? Wspaniale! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Ale by było wspaniale mieć wyścigówę z poduszek. No jasne, ale najpierw musimy dokończyć porządki. Ej, Budyń, ekstra wyglądasz jak najprawdziwszy duch. Ty też, widzę cię przez prześcieradło. A ja ciebie. Właśnie widziałam dwa duchy w salonie! Nie bój się, pianko. Przecież dobrze wiesz, że duchy nie istnieją. Ale ja je widziałam. Myślisz, że mieszkają w piwnicy i przeszkadzamy im tym sprzątaniem?
Wyobraźnia płata ci figle. Nie trzeba bać się duchów. Ja tylko boję się, że pościel nie zdąży wyschnąć. Pianka postanowiła zrobić duchom zdjęcie i pokazać mamie. O, zniknęły! Crackers i budyń? Jak to? To wy byliście tymi duchami? Tak jest! Nieźle cię nastraszyliśmy! Okropność! Mamusiu, aż tak boisz się duchów? Nie! Boję się, że już nie dopiorę tych ubłoconych prześcieradeł! Przecież to wina Crackersa i Budynia. Biegali w kółko, udając duchy, zamiast sprzątać. Ty też zapomniałaś o sprzątaniu. Zamiast ścierać kurz z półek, ciągle za nami biegałaś. Właśnie, to przez ciebie, Pianko, wylądowaliśmy w kałuży. Wiedziałam, że zamiast sprzątać, po prostu zaczniecie się bawić. Słuchajcie, wiem, co trzeba zrobić. Musimy dokończyć sprzątanie, ale bez bawienia się, zwłaszcza w duchy. To bardzo dobry pomysł, Pianko. Chodźcie, mam jeszcze jakąś czystą pościel. Mamusiu, już skończyliśmy. Świetnie, kotki. Do posprzątania została jeszcze piwnica i na tym nasze porządki będą zakończone. To prawdziwy duch! Kotki, znalazłem w piwnicy stare, białe zasłony. Co z nimi zrobić? Tatuś! O! Te stare prześcieradła są idealne do przebierania się w duchy. Ale super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! I tak kotki zrozumiały, że zabawa jest przyjemniejsza, kiedy najpierw skończymy pracę. Wesołe miasteczko. Pewnego dnia do miasta przybyło wesołe miasteczko. Idziemy do wesołego miasteczka. O, Rety, to będzie mój najlepszy dzień. Musimy tam spróbować wszystkiego. Szkoda, że przyjechali tylko na jeden dzień. Spokojnie, kotki. Jeden dzień naprawdę wystarczy. Właśnie. Zrobimy zdjęcie po każdej przejażdżce, żeby mieć pamiątkę. Ale super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! O, ale jazda! Crackers chciał się przejechać karuzelą z naprawdę wielką pętlą. Przykro mi, mały, ale to rozrywka dla starszych. Musisz być wyższy, żeby wsiąść. A jak budyń weźmie mnie na barana, to będziemy wyglądać jak dorosły. Jesteś wyższy, ale nadal za młody. Zrobimy brody i wąsy z waty cukrowej. Wtedy wszyscy wezmą nas za dziadków. Nieważne, ile masz lat, tylko ile wzrostu. Jeśli jesteś za niski, pasy cię nie przytrzymają. To bardzo niebezpieczne. Chodźmy wszyscy do gabinetu śmiechu z dziwnymi lustrami. Będzie zabawnie. Proszę o uśmiech do zdjęcia. Wcale nie było śmiesznie. Najpierw mój ogon był ogromny, a potem za mały. A potem wyglądałam jak garbata. Ja się ubawiłem, a tam będzie jeszcze zabawniej. Patrzcie, przejedźmy się tymi kaczkami. No co ty? Chodźmy do nawiedzonego domu. Tam jest naprawdę strasznie. Wcale nie, jest spoko. Naprawdę?
No dobrze. To ja idę na kaczki. Bawcie się dobrze, kotki. Tatuś i ja poczekamy tutaj. Potem zrobimy zdjęcia waszym uśmiechniętym pyszczkom. Ha, ten pająk jest plastikowy. A ten wąż jest z gumy. A teraz zdjęcie. Jak na razie nie mamy żadnego wesołego zdjęcia. Ale tam było strasznie. A moje kaczki były za wolne. Tam nie było nic prawdziwego. Ale to jeszcze nie koniec atrakcji. O nie, telefon się rozładował. Uwaga, drodzy goście. Niedługo zamykamy wesołe miasteczko. A my nadal nie mamy wesołego zdjęcia. Wesołe miasteczko odjeżdża jutro. Słuchajcie, mam świetny pomysł. Musimy znaleźć coś, co wszystkim nam się spodoba. Nawet bez zdjęcia. Właśnie. I cała rodzina postanowiła wsiąść na diabelski młyn. Rety, ale wysoko. Trochę strasznie, ale też bardzo fajnie, prawda? I naprawdę pięknie. Krakers wygląda jak czyjś dziadek. Teraz wejdziesz na wszystkie atrakcje dla dorosłych. O, jednak będziemy mieć wesołe zdjęcie. Patrzcie, wspólna fotka z wesołego miasteczka. I uśmiechamy się na nim wszyscy. Tylko tatuś zamknął oczy. O nie, wszystko zepsułem. Chyba mamy czas na jeszcze jedną przejażdżkę i szansę na nowe zdjęcie. Ale fajnie! Miau, 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 miau! Okazało się, że diabelskie koło jest idealne dla kociej rodziny. Dzięki niemu wycieczka do wesołego miasteczka była naprawdę udana i bardzo rodzinna. Instrumenty muzyczne. Pewnego dnia kotki oglądały w telewizji program o muzykach. Tak, z tą trasą koncertową zwiedziliśmy cały kraj. Dziękujemy naszym wszystkim fanom za wsparcie. Rządzicie! Bycie muzykiem musi być super. My też powinniśmy założyć swój zespół. Tak, a jako zespół będziemy zwiedzać cały świat. I będziemy mieć mnóstwo fanów. Ale super! Miau, 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 miau! Ale zabawkowe instrumenty nie nadają się do prawdziwego zespołu. Więc kotki postanowiły pożyczyć instrumenty od swoich przyjaciół. Miluś ma skrzypce. Tylko uważajcie na nie i nie złamcie smyczka, bardzo proszę. Zatrzymaj go, zagram bez. Będę grał na skrzypcach, jak gra się na gitarze. Nie! Nie wolno tak grać na skrzypcach. Potem poszli do Borysa zapytać, czy pożyczy im tamburyn. Będziemy potrzebować sporo takich instrumentów, które wydają różne dźwięki. Ale ja mam tylko ten tamburyn. A co miała babeczka? Ja mam keyboard. Właśnie tego nam trzeba. No świetnie, oddamy ci zaraz po próbach. Czekajcie! Myślałam, że chcecie pograć tutaj. Nie mogę go pożyczyć, jest mojej mamy. Kotki, co to za smutne minki? Chcieliśmy założyć zespół, ale nie mamy żadnych instrumentów. Jestem pewien, że gdzieś tutaj jest nasza gitara. Cześć, kotki. A co wy tutaj robicie w piwnicy? Chcemy założyć zespół i tatuś szuka dla nas gitary. Znalazłem!
Znalazłem gitarę. O, wszystkie struny popękały. Jak mamy założyć zespół z instrumentami w takim stanie? Czekajcie, możemy wymienić struny i gitara będzie jak nowa. O. Ale numer! Spadające rzeczy zabrzmiały jak perkusja. Tak naprawdę wszystkie rzeczy mogą być instrumentami muzycznymi. Super! Słuchajcie, mam świetny pomysł. Kotki stworzyły instrumenty ze zwykłych rzeczy znalezionych w domu. Wspaniale, kotki! Już macie dwóch wiernych fanów, czyli mnie i tatusia. Wymieniłem wszystkie struny w gitarze na nowe. Ale fajnie! Miau-wau, 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 miau-wau! A może zagramy coś wszyscy razem? Raz, dwa, trzy, cztery. Miau-wau, 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 miau-wau. O tak! Miau-wau, 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 miau-wau. Brawo, głośniej! Dzięki swojej pomysłowości i wyobraźni kotki stworzyły wspaniały zespół. Miau, 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 miau. Miau, miau. Według instrukcji. Pewnego dnia babcia sprzątała pokój, w którym miały nocować kotki. Babcia! Moje kochane koteczki, wasz nowy pokój jest prawie gotowy. Trzeba jeszcze wstawić łóżeczka. Będą bardzo wygodne, jak tylko się dowiem, jak je poskładać w całość. Ale fajnie! Miau, 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 miau. A gdzie jest nasz model statku pirackiego? Ahoj, jest tutaj, ale instrukcja chyba została w bagażniku. Patrzcie, mam! O, jest tu sporo części. Poskładanie trochę zajmie. Bułka z masłem. Złożymy ten statek raz, dwa. I potem puścimy go w rejs po stawie. Cudownie. Podczas gdy wy będziecie składać łóżka i statki, ja przygotuję nam obiad. Ej, Budyniu, a powiesz mi, co to znaczy? Weź część A i połącz z częścią B. Potem wetknij część C do części D. Nie rozumiem z tego ani słowa. Możemy złożyć statek używając naszej wyobraźni. Wyobraźcie sobie, że ta część to kawałek pokładu. A to wygląda jak ster. A to jest piracka flaga. Kotki są pewne, że uda im się zbudować statek. Chyba jednak potrzebujemy instrukcji. Wygrzebię ją z kosza na śmieci. Ale te instrukcje są takie długie. Będę miał 100 lat, zanim skończymy. Musimy myśleć logicznie. Czyli co? Już mówię. Jest tu sporo małych desek, które są pewnie pokładem. Hopla. To logiczne, prawda? Będą pewnie nad tymi łukowatymi częściami. Logiczne, zgadza się? Ale tak nie wygląda. Czyli najwyższy czas znaleźć instrukcję w śmietniku. No dobra. Babciu, gdzie są wszystkie śmieci z kubła? Posortowałam je odpowiednio do recyklingu, żeby śmieciarze mogli je zabrać. Nie! Dlaczego ja wyrzuciłem te instrukcje? Już nigdy jej nie znajdziemy. Ale to były śmieci szklane, a instrukcja jest z papieru, więc będzie w koszu na papier, który jeszcze nie został opróżniony. Hurra! Instrukcja! Dziękujemy
ci, babciu. Tym razem kotki robiły wszystko zgodnie z tym, co było napisane w instrukcji. Z instrukcją też się nie udało. Co my robimy źle? Słuchajcie, mam świetny pomysł. Poprośmy tatusia, żeby pomógł nam w składaniu. Tatuś ciężko pracował przy składaniu łóżeczek dla kotków. Tatuś chyba też potrzebuje pomocy. Tatusiu, robisz wszystko według instrukcji? No, rzuciłem na nią okiem i położyłem z boku. Myślałem, że dam radę bez niej. No, maszt i kotwica i ster. Och, koteczki moje, mogę zobaczyć waszą instrukcję? Już wiem, w czym problem. Niechcący zamieniliście instrukcję. Tu jest instrukcja do statku, a ta instrukcja jest do łóżeczek. Coś takiego. Teraz bez problemu powinno się udać. Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Wymyślanie, jak coś zrobić samemu, to naprawdę niezła zabawa. Ale używanie instrukcji zwykle bardzo ułatwia pracę. Gra na pianinie. Pianka powiedziała, że chce się uczyć gry na pianinie. Super, dziękuję. Teraz mogę się nauczyć wszystkich dźwięków. Będziesz nam grała piękne kołysanki. Albo coś wesołego do naszych zabaw. Najpierw pianka musi nauczyć się grać. Mama babeczki da jej lekcje. Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Dobrze, zaczniemy zatem od gam. Teraz ty, pianko, spróbuj. Świetnie, teraz lewa łapka. Cudownie, powtarzamy od początku. Krakers i Budyń uważali lekcje pianki za bardzo nudne. Dlatego poszli oglądać w telewizji ulubiony program o piratach. Papararam, papararam, pam, papararam, hej, hej. Lekcja pianki trwała godzinę. To bardzo ważne, żeby ćwiczyć granie gam każdego dnia. Do zobaczenia! Do zobaczenia! Do zobaczenia! Następnego dnia kotki chciały pobawić się na dworze w piratów. Pianko, pamiętasz, że pół godziny dziennie musisz ćwiczyć gamy? Pianko, nie słyszę, jak grasz. Dobrze, już zaczynam. Nasz statek piracki obrał kurs na wyspę skarbów. Nie, zaatakował nas morski potwór. Nie pozwól mu pożreć statku. Mogę się bawić, bo muszę ćwiczyć te głupie gamy. Chyba ty... możesz mi pomóc? Możesz mi pomóc! Możesz mi pomóc! Piraci! Ręce na pokład! Ale co z ćwiczeniami? Akurat już skończyłam. Dzień dobry. Dzień dobry, pani. Wpadłam tylko zobaczyć, jak idzie piance. Ćwiczę gamy już od dłuższego czasu. O! Pam parararam pam pam parararam pam 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 parararam pam parararam. Pianko, jeśli nie chcesz uczyć się gry na pianinie, to powiedz. Ale ja chcę grać. Tylko po co to granie gam? Musisz grać gamy, żeby ćwiczyć łapki. Jak już je wyćwiczysz, zagrasz co tylko zechcesz. Posłuchaj. Ha
Ojej, to nasza piracka piosenka. Chciałabym to zagrać. Pararararam, hej! Chyba jeszcze nie potrafisz tego zagrać. Ale wiem, jak to naprawić. Muszę grać gamę, żeby ćwiczyć moje łapki. Po kilku lekcjach pianka zaprosiła wszystkich na swój pierwszy koncert. Wspaniale! Brawo! Udało się, naprawdę super, pianko. Ćwiczenie gam pomaga. Ćwiczenie gam pomaga! Ale fajnie! Miau, 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 miau! Ulubiona piosenka była inspiracją pianki, żeby grać na pianinie i dawać tym radość wszystkim wokół. Wybaczyć i zapomnieć. Pewnego dnia kotki postanowiły zbudować makietę ich domu. Pianka rozrysowała piękny plan. Kotki, to wspaniały pomysł. Już widzę lalkowe wersje naszej rodzinki, które zamieszkają w tym domku. Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Mamusia i pianka poszły do sklepu po kolorowy papier. No dobrze, trzeba znaleźć tekturę, klej i nożyce. Krakers i Budyń pracowali nad makietą zgodnie z planem pianki. Moja połowa domu jest gotowa. Wystarczy tylko pokryć ją dachem z papieru. O, Krakersie, właśnie zepsułeś bardzo ważną część. Może chcesz zniszczyć część mojej makiety? Będziemy wtedy kwite? Dobra, zgoda. O, musiałeś zepsuć dach? Trudniej naprawić dach niż tę część, którą ja ci zniszczyłem. To może przetniesz jedną z moich ścian, co? Niech będzie! Ups. Dobra, teraz chyba muszę zniszczyć połowę twojej makiety. Nie, daj mi chwilę pomyśleć. Czym mogę ci to wynagrodzić? Krakers zaoferował Budyniowi swój sok pomidorowy. Teraz jesteśmy już kwite? Chyba jednak nie. Nie lubię soku pomidorowego. Dużo bardziej wolę sok jabłkowy. To znaczy, że oddałem tobie mój sok za nic? To może będziemy kwite, jak dam ci cukierka? Zgoda! Bardzo lubię cukierki. Chodźmy dokończyć domek. Krakers, zaczekaj. Twoja połowa makiety jest nadal cała i w dodatku masz cukierka. A moja połowa jest całkiem zniszczona i dostałem sok, którego smaku nawet nie lubię. To nie jest w porządku. To może dam ci jeszcze mój statek. Chociaż on jest naprawdę fajny. Dużo fajniejszy niż połowa domku. A co powiesz na szkło powiększające? Chociaż nie, lubię moje szkło powiększające. Mogę ci dać coś innego albo coś dla ciebie zrobić. Krakers i Budyń próbowali wynagrodzić sobie straty, wymieniając się rzeczami i robiąc miłe rzeczy. Mam piękny, kolorowy papier. Dlaczego wylaliście farbę na mój plan domku? Tak ciężko nad nim pracowałam. Bardzo cię przepraszamy. Czy możemy ci to jakoś wynagrodzić? Jeśli chcesz, oddam ci mój statek. I moje szkło powiększające. Albo mogę cię huśtać na huśtawce. Albo oddam ci mój deser. W ten sposób możemy ci to wynagrodzić. Już dość, dość, dość! Jeśli ktoś, kogo znacie, zepsuł coś niechcący, powinien to po prostu naprawić. Mam rację, pianko?
Tak, zgadzam się. Mam świetny pomysł. Budyniu, krakersie, nie chcę, żebyście cokolwiek robili. Wierzę wam, że jest wam przykro i wam wybaczam. O, Rety, to było łatwe. Budyniu, całkowicie ci wybaczam. Ja też ci wybaczam, krakersie. Wspaniale. Wspólnie opracujemy nowy plan i zbudujemy makietę domku. Ale super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Tak oto kotki dowiedziały się, że trzeba wzajemnie wybaczać popełnione błędy, żeby wszyscy w domu żyli szczęśliwie i byli sobie pomocni. Kocie kłótnie. Pewnego dnia tatuś przyniósł kotkom grę planszową. Spójrzcie, co tu mamy! W tę grę, kochani, może grać kilka osób naraz. Żadne z was nie będzie się nudzić. Mamusia i tatuś muszą coś załatwić, ale wy możecie już zacząć grać. Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Dobra, ja zaczynam. Ale krakersie, ty zawsze zaczynasz, chociaż raz ja chcę. Wcale nie, ja nigdy nie zaczynam, ja chcę. Jestem szybszy, więc ja powinienem. Ja zaczynam. Żaden kotek nie chciał ustąpić drugiemu. Juhu, ale super! Teraz wasza kolej. Mam tego dość. Wcale nie mam już ochoty z tobą grać. Ja też nie. Więc to tak? W takim razie ja nie chcę grać z wami i idę na dwór pograć w piłkę. Kotki myślały, że będą się lepiej bawić bez rodzeństwa. Będę miała mnóstwo czasu na szycie sukienek dla moich lalek. Zaprojektuję własną kolekcję i wszyscy będą nią przezachwyceni. A ja zostanę znaną projektantką. W końcu mogę się poświęcić nauce, badać fajne rzeczy jak rośliny czy grzyby. Kiedyś wyruszę w świat i odkryję mnóstwo niesamowitych rzeczy. Wreszcie mam czas na piłkę nożną. Będę kapitanem znanej drużyny i wygram z nią Mistrzostwa Świata. I dostaniemy trofeum. Ojej. Ale kotki szybko zrozumiały, że czegoś im brakuje. Szkoda, że Krakers i Budyń tego nie widzą. Tak. Chciałbym dzielić moją radość z bratem i siostrą. Świętowanie z Budyniem i Pianką byłoby takie super. Miau, wow, miau, wow. Miau, wow, miau, wow. Miau, wow, miau, wow. Pianko, co robisz? Nic, chciałam tylko rzucić okiem na tę grę. Dobrze się sami bawicie? Jasne, jest super. Najlepiej na świecie. Ja też się bawię jak nigdy. Kotki przyszedł odwiedzić Borys. Kto tam? Borys! Cześć, Borys! Cześć wam! Borysie, zagrasz ze mną w grę? Nie, zagraj ze mną, Borysie. Ale lepiej będzie, jak zagrasz ze mną. Dlaczego nie zagramy wszyscy razem? Zdecydowaliśmy, że już nigdy razem nie zagramy. Bo ktoś zawsze chce być we wszystkim pierwszy. Albo ktoś o wszystko się obraża. Ciągle się kłóciliśmy. Ja nie mam żadnego rodzeństwa, więc przyszedłem pograć z wami, ale się kłócicie. Borysie, nie wychodź! Zagramy razem i nawet możesz zacząć pierwszy. Ja też mogę. Mam dosyć siedzenia samemu. Ja też. Mam świetny pomysł. Powinniśmy przestać się kłócić i razem zagrać w tę grę. Oho, widzę, że wciągnęła was gra. Macie jeszcze miejsce dla dwóch graczy? Tatuś i ja bardzo chętnie zagramy z wami. Ale super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow!
Kotki zrozumiały, że nie jest ważne, kto jest pierwszy lub kto wygrywa, jeśli przyjaciele i rodzina są razem. Kocie ciuszki. Pewnego dnia mamusia pracowała nad nową kolekcją ubrań dla kotków i skończył jej się materiał. Kotki, muszę iść do sklepu. Jeśli czegoś będzie wam trzeba, to pytajcie tatusia. Dobrze, mamusiu! Nie mogę się doczekać, aż zobaczę ubrania z nowej kolekcji. Więc zobaczmy je teraz. Przecież są w jej pracowni. Hej, to model kota, tylko nie ma głowy. To mamusi Kotekin. To specjalny model w kształcie kota. Dzięki niemu ciuchy będą pasować jak ulał. Płaszcz narysowany na ścianie jest wspaniały, ale ten na Kotekinie niezbyt. O, biedna mamusia. Ma tyle do zrobienia, że nie ma czasu skończyć. Może jej pomożemy? Tak zróbmy. Pomożemy mamusi użyć najlepszy koci płaszcz na świecie. Ale super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Musimy dodać kiszenie i kołnierz. Krakersie, przynieś klej. Narysuję kołnierz i kieszenie, a potem ty, budyniu, wytniesz je. Najlepszy ciuch na świecie. Dobra, teraz ktoś musi to przymierzyć. Profesjonalni modele są zwykle wysocy, a że budyń jest najwyższy, to jasne, że będzie modelem. No, budyniu, przymierzaj. Przymierzę, ale nie umiem chodzić jak prawdziwi modele. Auć, nic nie widzę przez ten kołnierz. Chyba jest trochę za wysoki. Nie powinien zakrywać oczu i ust. Możemy wyciąć otwory na oczy i usta. Wtedy będę widział tylko to, co jest przede mną. A co jeśli zechcę spojrzeć w innym kierunku? Nie musimy wycinać otworów. Wystarczy, że położymy kołnierz. Spoko, tak od razu lepiej. Tylko nie mogę włożyć łap w kieszenie. Oj, to pewnie dlatego, że je skleiliśmy. Nie szkodzi, przynajmniej są ładną dekoracją. Możemy też przykleić ładne guziki i jeszcze bardziej upiększyć nasz płaszcz. Kotki były tak uradowane, że nawet nie zauważyły, jak pokryły cały płaszcz guzikami. O, rety, teraz waży chyba 100 tons. Nie mogę podnieść łap. Chyba jednak trzeba usunąć kilka guzików. O nie! Teraz widać klej, który psuje cały efekt. To może przykryjemy klej wstążkami? Zdecydowanie lepiej. No, budyniu, przejdź się jak model. Aga! Rety, nie mogę w tym chodzić. Kotki, co robicie w mojej pracowni? I gdzie jest płaszcz, który był na Kotekinie? Ja mam go na sobie. Chcieliśmy go dokończyć. Przepraszamy, mamusiu. Już dobrze, kotki. To był w zasadzie tylko wzór płaszcza, taki na próbę. Prawdziwy zrobię z materiałów, które właśnie kupiłam. I jeśli chcecie mi pomóc, to serdecznie zapraszam. Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Chcesz być mistrzem, zacznij ćwiczyć, tak mądry mówi ktoś. Więc uczymy się być lepsi i robimy co dzień coś. Och, nie uwierzysz sam w to, co się udaje nam. Pokaż, że cieszy cię, gdy starasz się. Nowy płaszcz okazał się świetny, a kotki były naprawdę szczęśliwe, że mogły pomóc mamusi. Tajemniczy ciasto zjadacz. Pewnego dnia tatuś upiekł przepyszne ciasto.
Kochanie, co za piękne ciasto. Można spróbować? Dopiero na kolację, jako deser oczywiście. A teraz niech nieco przystygnie. Ale pysznie! Miau, 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 miau! Lepiej poszukam szklanej pokrywy, żeby ciasto nam nie wyschło. Krakers postanowił przyjrzeć się ciastu z bliska, a nawet chciał je spróbować. A potem... Ta pokrywka powinna być w sam raz. Gdzie się podziało ciasto taty? Dobre pytanie. Nie zostawiłem go tutaj? Pewnie Krakers je zjadł. Nie, to nie ja! To był ciasto zjadacz! Niby kto? Ciasto zjadacz? Rety, nigdy o nim nie słyszałem. A jak on wygląda? No, ma czerwoną pelerynę, w kropki i metalową czapkę. I miał fioletowe rękawiczki. I pochukuje jak sowa. Zjadł ciasto i dokądś pobiegł. W naszym domu ukrywa się ciasto zjadacz? Nie ma czasu do stracenia. Trzeba go wytropić i to już. Chodźmy! Cała rodzina zaczęła szukać tajemniczego ciasto zjadacza. Za sofą też go nie ma. Co tutaj robi ta łyżka? Ciasto zjadacz pewnie niechcący ją upuścił. Poszukam go tam. Ciasto zjadacz przed chwilą tu był i chyba pobiegł do pracowni mamusi. Ciasto zjadaczu, jesteś tu? Patrzcie, znalazłem odciski butów. Wygląda na to, że ciasto zjadacz chodził po kredzie. I chyba ma dwie lewe stopy, to dziwne. A do tego przedostał się do pracowni, nie zostawiając więcej śladów stóp. Ciasto zjadacze są bardziej tajemniczy niż głodni. Nie uwierzę, że istnieje, póki go nie zobaczę. Dobrze. Wygląda jak ciasto zjadacz. Jest pazerny i je dżem zamiast ciasta. Aha, teraz już jasne, kim jest ciasto zjadacz. Krakersie, dlaczego nie przyznałeś się, że zjadłeś ciasto? Nie chciałem, żebyście byli na mnie źli. Przepraszam. Nie jesteśmy na ciebie źli. Dżem ci smakował? I to bardzo. A to ciasto było pyszne? Było pyszne. Słuchajcie, mam świetny pomysł. Krakers powinien upiec nowe ciasto, a my mu pomożemy. To pyszny pomysł. Pokażę wam jak. Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Czy każdy z was chce kawałeczek ciasta? Poproszę, ale jeden kawałeczek połóż z boku. Właśnie, w razie gdyby ciasto zjadacz wpadł na herbatkę. I tak oto Krakers dowiedział się, że zawsze lepiej powiedzieć prawdę, niż wymyślać tłumaczenia nie z tej ziemi.